temat religii ciąg dalszy. W tym odcinku jedziemy z kolejnym wyznaniem, jakie niewątpliwie odegrało ogromny wpływ na historię ziemi łukowskiej. Co więcej, ludność wyznająca tę religię nie tylko była największą mniejszością etniczną, ale i w niektórych okresach wręcz dosłownie zdominowała okoliczne miejscowości. Mowa tu oczywiście o judaizmie. Osadnictwo żydowskie na tych terenach sięga niepamiętnych czasów. Niektóre przesłanki mówią nawet o tym, że sam książę Bolesław Wstydliwy miał sprowadzić Żydów do Łukowa, ale ile jest w tym prawdy, tego naprawdę nie wiemy. Wiemy natomiast na pewno, że mieszkali tu już na początku XIV wieku. Świadczy o tym przede wszystkim przywilej nadany ludności żydowskiej przez króla Kazimierza Wielkiego w 1334 roku. Przejdźmy teraz do świątyń. Pierwsza łukowska synagoga została wzniesiona prawdopodobnie zaraz po ogłoszeniu tego przywileju. Podobnie jak całe miasto, jak i kościoły, o których mówiliśmy, synagoga została zbudowana z drewna, przez co równie widowiskowo poszła z dymem podczas jednego z pożarów miasta w XVI wieku. W kolejnym stuleciu do Łukowa docierały wielkie konflikty Rzeczypospolitej, w tym straszliwe powstanie Chmielnickiego. Gdy kozacy wjechali do grodu nad Krzną, standardowo, jak to było w zwyczaju wszystkich najazdów, gwałcili, palili i grabili. No, nie trudno się domyślić, że dóbr żydowskich także nie oszczędzali. W pierwszej połowie XVIII wieku społeczność żydowska stwierdziła, że z tymi pożarami to naprawdę jest jakaś gruba lipa i ucząc się na własnych błędach postanowiła wznieść tym razem murowany dom modlitwy, czyli Beit Midrasz. Co ciekawe, w przeciwieństwie do pozostałych świątyń, o których już mówiłem, ten budynek przetrwał do dziś. Nie wierzycie? Proszę bardzo, znajduje się on naprzeciwko fontanny przy ulicy Zdanowskiego. Czasem tuż obok, na rogu ówczesnej ulicy Burzniczej, dzisiaj Zdanowskiego i Staropijarskiej, stanęła duża murowana synagoga. Idąc za ciosem, w miarę rosnących potrzeb, pod koniec XIX wieku nieopodal, bo pomiędzy synagogą a tak zwanym rynkiem zbożowym, dzisiaj tak zwany plac przy studni, zbudowano kolejny dom modlitw. Dla rozróżnienia wówczas zaczęto owe burznice, oczywiście poza samą synagogą, nazywać starym i nowym Beit Midraszem. W końcu XIX wieku zbudowano jeszcze jeden dom modlitwy przy ulicy Browarnej. Ten niepozorny budynek, znajdujący się na tyłach Łukowskiego Ośrodka Kultury, został niestety rozebrany w 2016 roku, a na jego miejscu wybudowano parking. Bez względu na swoją wielkość, wszystkie żydowskie domy modlitwy nie służą wyłącznie celom religijnym. Przede wszystkim pełnią rolę miejsca spotkań i integracji całej społeczności. Stąd Łukowska synagoga, choć na co dzień otwarta, zwykle stała pusta, natomiast podczas wszelkich świąt, czy to religijnych, czy państwowych, wypełniała się po brzegi. Ta służyła wszystkim Żydom. Co ciekawe, pozostałe bożnice zostały podzielone na, powiedzmy, grupy użytkowników. I tak do starego Beit Midraszu chadzali głównie dorożkarze, rzeźnicy i pozostali rzemieślnicy. Poza oczywistym przeznaczeniem tej świątyni odbywały się tam także spotkania przedwyborcze, wiece, a także stanowiła miejsce, gdzie ubodzy mogli zatrzymać się na noc. Nowy Beit Midrasz nosił nazwę bogobojnej Haisari. W nim spotykali się głównie ci zamożniejsi Żydzi i to oni odpowiadali za jego utrzymanie. Stać też ich było na założenie w nim jesziwy, czyli wyższej szkoły talmudycznej, po której skończeniu można było zostać rabinem. Podczas okupacji Niemcy założyli w obrębie ulic Staropijarskiej, Międzyrzeckiej i Kanałowej getto. Stary Beit Midrasz przeznaczyli na szpital zakaźny i Judenrat, czyli rodzaj samorządu wewnątrz getta. Jako że Niemcy mieli jakąś dziwną, ciągłą awersję do żydowskiej architektury, a w szczególności tej sakralnej, Łukowska synagoga została przez nich zburzona w lipcu 1944, tuż przed wyzwoleniem Łukowa. Wojnę przetrwał jedynie częściowo zniszczony stary Beit Midrasz, a także dom modlitwy przy ulicy Browarnej, choć nieco spalony. Po wojnie budynek starego Beit Midraszu odbudowano, choć już nieco w zubożałej i uproszczonej wersji. Do dziś znajduje się w rękach Urzędu Miasta. Dom modlitwy przy Browarnej także został odbudowany, choć przez lata zaniedbania zniszczał. I tak w 2016 roku władze miasta postanowiły zrównać go z ziemią, aby postawić nowy parking dla Łukowskiego Ośrodka Kultury.